Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu, przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Jordan Cibura. Witaj, Jordanie. Witam, dzień dobry. Jordana znacie, już wielokrotnie u nas występował w radiu, między innymi podczas rozmów o demokracji bezpośredniej. Jest generalnie aktywistą, który działa na rzecz właśnie wprowadzenia demokracji bezpośredniej w Polsce. Teraz będziemy rozmawiali dzisiaj o tym, jak naród islandzki pisze nową konstytucję praktycznie od zera. Powiedz mi może na wstępie, Jordanie, dlaczego właściwie Islandczycy piszą tą konstytucję? Co takiego się stało na Islandii? No chyba trzeba zacząć od kryzysu finansowego, jaki był w 2008 roku i praktycznie, no można powiedzieć, ponieważ rząd poprzedni totalnie zderegulował przepisy dotyczące banków, banki pociągnęły praktycznie cały kraj ku bankructwu. No i w sumie tak naprawdę cokolwiek się dzieje, co robią politycy, to robią to wbrew woli Islandczyków. No i tak powiedzmy w telegraficznym skrócie, uproszczeniu można powiedzieć, że trochę się ludzie wkurzyli i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zmienić konstytucję, żeby była taka jaką chcą, bo trzeba dodać, że ta konstytucja, która jest w tej chwili w Islandii, jest, zdaje się, jeszcze z 1800 któregoś tam roku, którą nie pamiętam dokładnie datę, w każdym razie którą jeszcze Dania, powiedzmy, zafundowała Islandczykom. To jest cały czas ta sama konstytucja, tam poprzerabiana, ale jednak to jest ten sam dokument. No i teraz Islandczycy piszą własną. Na Islandii dosyć dużo się dzieje, z tego co mnie pamięć nie myli, było jakiś czas temu referendum, także wspierają strony informacyjne z zagranicy, to znaczy były prace legislacyjne związane właśnie z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo stronom, które dostarczają niezależne informacje na całym świecie, to znaczy, że Islandia miała nie współpracować z obcymi policjami, które chciałyby właśnie właściciele takich stron ścigać. Było także, zdaje się, referendum w sprawie spłacania długów tych banków. Możesz na ten temat coś powiedzieć, Jordanie? Tak, znaczy może jeszcze dodam do tego pierwszego punktu, o którym mówiłeś, o tym prawie dotyczące właśnie dziennikarstwa i stron internetowych. Nazywa się tak ładnie po angielsku, znaczy tak nazywają to teraz Islandię Szwajcarią bitów, ponieważ weszło w życie bardzo liberalne prawo dotyczące informacji. Zaczęło się od tego, to warto właśnie to wspomnieć, że jak na samym początku tego kryzysu już wiadomo było, że coś nie gra, nawet przecieki doszły do telewizji islandzkiej, także telewizja już wiedziała, że tam dokładnie pamiętam, o który chodziło jeden z banków, że tam grozi braku bankructwa, że jest niewypłacalny i jeszcze jakieś przekręty na dodatek, ale niestety prawo islandzkie wiązało tej telewizji ręce i nie mogło nic podać na ten temat, więc jedną rzeczą, którą zrobili, to wyświetlili stronę Wikileaks, na której można było sobie wszystko przeczytać. No i tak naprawdę to też Julian Assange i jego grupa przyczyniła się do tego, że to prawo w końcu powstało na Islandii. A potem, zdaje się, było to referendum, o którym wspomniałem. Tak, a drugie referendum, znaczy to referendum to polegało na tym, że po pierwsze te trzy banki, które główne, te największe, stały się niewypłacalne, rząd staje się znacjonalizował. No i chciano, żeby praktycznie wszystkie długi tych banków zostały spłacane przez Islandczyków. To na początku, zdaje się, to było ośmiokrotność całego PKB Islandii. Teraz są przepychanki były przepychanki o 4 miliardy. To jest jednak dość spora suma i właśnie rząd chciał spłacić te długi. To zdaje się była Holandia, Wielka Brytania, już nie pamiętam, kilka krajów. Na szczęście prezydent ogłosił referendum i z referendum postanowiono nie spłacać tych długów. No w końcu to były wcześniej banki prywatne, które zaciągały te pożyczki. Tak, dokładnie. Dlaczego naród ma spłacać banki prywaciarzy? No ale to jest takie sprawie wszędzie. Nawet tutaj w Szwajcarii, jak banku, bo jest to jeden z największych banków na świecie, miał kłopoty, to też skorzystano z takiej furtki prawnej. W Szwajcarii politycy mają możliwość ogłoszenia, tak to się nazywa, notrecht, czyli takie nadzwyczajne prawo, które jest tylko krótkoterminowe, na jeden rok może obowiązywać w sytuacjach wyjątkowych. No i też korzystano z tego, żeby zrobić prezent bankowi tutaj w Szwajcarii. 60 miliardów dostał UBS. Znaczy dostał. To wyglądało tak, że kupiono jakieś śmieciowe papiery i za 60 miliardów. No i ludzie się na to zgodzili?
ludzie się nie mieli nic do zgadzania, bo skorzystano właśnie z tej takiej furtki prawa nadzwyczajnego i politycy sami zadecydowali. Także mówię, że schemat jest taki sam, tak samo w Szwajcarii czy w Islandii zawsze, jak tylko się da, no to zyski dostają prywatne banki, a straty biorą na zwykłych obywateli. No i właśnie Islandczycy tutaj się nie zgodzili na to. No i do dzisiaj zdaje się blokują, Wielka Brytania blokuje jakieś pieniądze Islandii, powołując się na taki zwany, nie pamiętam dokładnie, co tam, Anti-Terrorism Crime Security Act, czy coś takiego jakiś. No ale chyba Islandczycy na tym lepiej wyszli, bo na pewno to wsparcie Wielkiej Brytanii na pewno nie byłoby tak duże jak te ich długi, więc wyszli raczej na plusie. No możliwe, nie wiem, ale tutaj nie znam szczegółów pod tym względem, to nie wiem. Nie mogę się opowiadać o szczegóły dokładnie. No myślę, że raczej na plus, bo to jednak 4 miliardy, tak. No ale dokładnie nie znam szczegółów, jakie to są pieniądze i wiem, że po prostu są tam przepychanki też. No cała finansiera próbuje wywrzeć presję na Islandii. Zresztą politycy chcą ich wkopać też w Unię Europejską, do której Islandczycy nie chcą wejść, no ale tyle ile mogą, no dlatego się śpieszą też tą konstytucją, żeby ukrócić politykom jak najwięcej, żeby mieli jak najmniej czasu też coś nabruździć, a z tego co mi opowiadali właśnie moi znajomi z Islandii, no to na to wygląda, że właśnie politycy, no chcą jak najmniej, no nie wiem, po prostu uginają się, mają jakieś układy pewnie z finansjerą, nie wiem dokładnie, ciężko powiedzieć, to są takie po prostu opowiadki moich znajomych. Czyli niejako jest to wyścig z czasem. No to tak to wygląda, przynajmniej w moich oczach. No. Nowa konstytucja ma być gotowa pod koniec kwietnia, czyli już w ciągu najbliższego miesiąca. Rozumiem, że politycy nie będą jej pisali, będą ją pisali obywatele. Jak to się stało? Kto dokładnie będzie ją pisał? Czy to jest jakaś grupa konkretnych ochotników, czy może, no nie wiem, jakieś inne metody wybrali? No to jest bardzo, bardzo ciekawa metoda. Islandczycy postanowili napisać tą konstytucję sami i to dosłownie sami. Bez polityków, tak? Bez polityków. Pierwsza zasada była taka, że każdy, kto umoczył się w polityce w jakikolwiek sposób, czyli jeśli jest w partii albo był w partii wcześniej, to nie mógł brać w całej zabawie w ogóle udziału. Podzielone zostało to na dwa etapy. W pierwszym etapie dość duża grupa osób, zwykłych obywateli, miała napisać takie punkty swoimi własnymi słowami, co chcą, aby się w tej konstytucji znalazło. I to zdaje się, wylosowano 950 osób. Tych wszystkich, którzy się zgłosili. A Islandczyków jest wszystkich 150 tysięcy, no to nie wiem dokładnie, ilu ich tam było, no może załóżmy 80 tysięcy, nie wiem, nie mam pojęcia, tak zgaduję teraz, ale tam około 1000 ludzi wylosowano i ci ludzie się zebrali, debatowali, to tam trwało kilka miesięcy i napisali punkty, jakie tam, takie powiedzmy własnymi słowami. Tam gdzieś można znaleźć też w sieci streszczenie tego, to mniej więcej. Ale co to są za punkty? To jest jakieś ogólne zarysy tej konstytucji? Tak, tak, czy... tak, tak. Ogólne i szczegółowe, no mnóstwo tego jest. No, ale... A, czyli pomysły po prostu zgłaszali. Tak, tak. No i tam można było, jest taki pewien trend, który się powtarzał. No mniej więcej to, że na przykład stołki mogą być przekazywane tylko i wyłącznie na zasadzie konkursów, czyli kompetencji, czyli powiedzmy jakieś urzędy państwowe, to tylko i wyłącznie kompetentni mogą ludzie ze względu na swoje kompetencje dostają, a nie ze względu na znajomości, że prawa człowieka, czyli prawo do wolnego wypowiadania się, do wolności słowa i tak dalej, mają być gwarantowane, że język islandzki, kultura, edukacja ma być na to większa, ma być zagwarantowana przez konstytucję, surowce naturalne mają służyć całemu narodowi, a nie tylko prywatnym firmom. No takie powiedzmy w miarę ogólnie i z różnymi słowami ujęte hasła. No i drugim krokiem jest właśnie teraz jest to w toku. Z tych wszystkich haseł, które można na stronie ściągnąć, jest cały Excel, taka gruba, duża tabela, jest też podsumowania. No mnóstwo tego jest, próbowałem część nawet przetłumaczyć, da się przetłumaczyć, no nie wiem czy wszystko akurat dobrze, ale jest tego mnóstwo, mnóstwo takich różnych punktów. No i na podstawie teraz tych punktów druga grupa osób, jakby drugi etap, który jest właśnie w trakcie, grupa ekspertów pisze już takim językiem prawniczym dokument właśnie taki formalny, konstytucję, na podstawie tego, co ludzie wcześniej sami zdeklarowali. Czyli co, najpierw wszyscy zgłaszali pomysły, potem wylosowano grupę 950 osób, które zebrały te wszystkie postulaty i przygotowały i potem oddały to prawnikom, żeby zamienili to na język prawny, tak? No,
nawet nie do końca prawnikom, bo tam jest lekarz, ksiądz, powiedzmy ludzie kompetentni, którzy nie do końca chodzi o to, żeby to byli prawnicy. Po prostu ludzie kompetentni, którzy... Po prostu ludzie, którzy potrafią ubrać te rzeczy w słowa, żeby miały sens i żeby nie było niedomówień. Tak, dokładnie. No i było tam, zdaje się, 500. To są różne źródła, różnie podają. No, tak naprawdę trochę jest zamieszania z tym wszystkim, bo jak wpisałem ten artykuł, to trudno było się połapać, co jest tak naprawdę prawdziwe, więc mogło się nawet w tym artykule kilka błędów znaleźć. Na przykład niektóre źródła podają 31 osób, no ale to już sprawdziłem, wiem, że jest 25 osób zarejestrowano. Tak samo, także nie wiem, ile było chyba... Źródła podają, że 500 osób i z tych 500 wylosowano 25. Oczywiście wylosowano dlatego, że wybór jest, zawsze można zmanipulować, można podważyć, według jakich kryteriów wybierane będą ludzie, kto powie, że prawnik jest lepszy niż ksiądz. No, także wylosowano po prostu i ci ludzie teraz piszą tą konstytucję, która do kwietnia będzie, ma być skończona. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Jeden z postulatów, zdaje się, było to, że chcieli wprowadzić demokrację bezpośrednią. Jest szansa, że ta demokracja bezpośrednia zagości na Islandii? No myślę, że tak. Tym bardziej, że na Islandii były tradycje demokracji bezpośredniej. Tak jest coś w stylu Landsgemeinde, że ludzie sami decydowali za pomocą głosowania. No i to jest też jeden z punktów, o którym właśnie zapomniałem. Dobrze, że przypomniałeś. To jest jeden z podstawowych punktów, czyli ważność, wyższość referendum nad parlamentem i referenda obowiązkowe, tak jak w Szwajcarii, czy referenda fakultatywne na wniosek obywateli, plus inicjatywa oczywiście, bo na tym polega demokracja bezpośrednia, że można za pomocą referendum podważyć decyzję reprezentantów, albo zaproponować swoje własne rozwiązania na wniosek odpowiedniej liczby obywateli, czyli tam po zebraniu jakiejś odpowiedniej liczby podpisów. No i to jest też jakby podstawowy punkt w tej nowej konstytucji Islandii, że ludzie mają ostatnie zdanie, ostatnie słowo i politycy nie mogą nic zrobić. A nie tak jak u nas, że uchwalili traktat lizboński, wiedząc, że obywatele mogliby zagłosować przeciwko. Nawet premier Tusk dodał kiedyś, że nie chce tego referendum, bo ludzie mogliby powiedzieć nie. No nie tylko to, na przykład to, że chcono zmusić do wejścia do Unii Monetarnej, która jest no moim zdaniem totalnym bezsensem. Zresztą nie znam ani jednego szwajcarskiego ekonomisty, który by twierdził, że to jest dobry pomysł. No zresztą, nie wiem, jest dużo osób, które twierdzi, że Unia Monetarna się rozsypie w przeciągu 10 lat najdalej, ze względu na to, że takie rozwiązanie szkodzi większości krajów. I być może tak, że Unia się rozpadnie, już takie jakby powiedzmy pierwsze pęknięcia widać. Powiedz mi może, w jaki sposób ta konstytucja ma szansę wejść w życie? Czy będzie jakieś referendum w tej sprawie, czy parlament będzie ją zatwierdzał? Jak to wygląda? Szczerze mówiąc, tutaj nie znam dokładnie szczegółów, nie chcę tutaj nic myślać. Wiem, że ta konstytucja będzie zatwierdzona, ale nie jestem prawnikiem i dokładnie nie wiem, jakie tam są na Islandii jakie mają procedury. Ta nowa konstytucja będzie musiała być zgodna ze starą konstytucją, bo to musi być jednak jakaś ciągłość prawna. Znaczy nie mogą wprowadzić nowego prawa w taki sposób, żeby był sprzeczny ze starym prawem. I jak sądzisz, czy jest szansa, że w Polsce w przyszłości też takie coś do czegoś takiego by doszło? Polska jest coraz bardziej zadłużona, prawie, czy może nawet już przekroczyliśmy 800 miliardów złotych długu, deficytu. Czy jest szansa na powtórkę w Polsce z Islandii? Znaczy, ale co masz na myśli, że Polacy napiszą własną konstytucję? Że powiedzą bankom nie, jest taka szansa. Znaczy szczerze mówiąc tak, że powiedzą bankom nie, to taka szansa może być, jak ludzie nie będą mieli co do garnka włożyć, a przy obecnej inflacji, którą każdy sobie może zaobserwować, a według oficjalnych statystyk zdaje się wynosi tylko 3%, przy czym wszystkie ceny, przynajmniej moi rodzice mi opowiadali, nie wiem, zresztą każdy słuchać pewnie wie lepiej niż ja, ale z tego co ja się orientowałem, to około 30% wszystko wyrosło, także nie wiem. No cukier jest droższy niż w Niemczech, to jest najśmieszniejsze. Na przykład na temat cukru to też możemy rozmawiać, bo ostatnio jechałem z chłopakiem, który wziął tira cukru z Hiszpanii, a nie z Niemiec, pomimo tego, że w Hiszpanii jest drożej niż w Niemczech, bo producenci niemieccy podobno nie chcą sprzedawać Polakom cukru tylko dlatego, że są Polakom, także to jest dla mnie... Znaczy no limitują cukier, jeżeli chodzi o sprzedaż. No brzmi to trochę jak przestępstwo finansowe, no ale to jest temat na inną dyskusję. Ale pytanie było, czy Polacy są coś takiego w stanie zrobić.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Polacy są w stanie napisać własną konstytucję tak jak to robią Islamczycy, bo wymaga to jednak jakiegoś konsensusu. Tego to nie wiem. Wiem na pewno, że jeżeli na zasadzie referendów nie widzę żadnego problemu, żeby Polacy podejmowali decyzję i no, pod tym względem to nie widzę problemu. Widzę właśnie ewentualnie problem, żeby się dogadać i to wprowadzić. To jest największy problem. Ale jeżeli zostanie to już wprowadzone, to sam mechanizm jest na tyle prosty i na tyle, powiedzmy, uniwersalny, że no, ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań i zastrzeżeń. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc nie można, no, trzeba pamiętać, że na przykład w tej chwili mamy teoretycznie referendum, ale progi frekwencyjne są tak wysokie, że większość referendów jest nieważna. Niedawno na przykład referendum w Wałbrzychu, zdaje się, przy 97% poparcia dla projektu zostało uznane za nieważne. Zresztą w Gliwicach tak samo, 98% ludzi chciało tramwaj, nieważne. Właśnie w Wałbrzychu też tam 97-98% za tak. No a nie wspominając już o niszczeniu kart podpisami referendalnymi. Teraz się w tym tygodniu okazało, że sąd wydał już ostateczny wyrok, że wolno po prostu niszczyć, że to nie jest przestępstwo i że jest to czyn dopuszczalny prawnie, niszczenie właśnie kart z podpisami pod wnioskiem o referendum. No to jest, wiesz, to jest typowa Polska. No tak, no ale ogólnie myślę, że jeżeli się to uda wprowadzić, nie wiem, no ja osobiście liczę na to, że najpierw lokalnie, żeby ludzie mogli zobaczyć, że rzeczywiście to działa, a potem na coraz większe największy obszar. Media polskie jakoś o tym nie mówią. Nie wiem, czy to jest cisza medialna, czy po prostu nie jest to temat tak interesujący, żeby mogły media o tym pisać. Ciekawe też, czy jak na Islandii się uda, czy fala, powiedzmy, jakaś taka przyjdzie z Islandii i ogarnie też inne państwa z takim pomysłem. Wygląda na to, że Islandia będzie taką jakby wyspą wolności, taką oazą wolności. No, też byś tak to widział? No jestem ciekaw, chociaż jak widać media bardzo blokują tego typu informacje. Nawet na przykład dobrym przykładem jest to, że nie znalazłem informacji o Islandii w żadnym komercyjnym nowym medium w Polsce. Nie wiem jak ty, czy jakąkolwiek znalazłeś wzmiankę na kimkolwiek. No jedynie na twojej stronie i z twojej strony potem wzięliśmy ją na dowolnych mediów. No właśnie, no i czy jeszcze ja znalazłem na innym portalu internetowym, czy wcześniej pojawiła też taka informacja. No Szwajcarii tutaj jest, o tym się mówi, ale tylko ze względu na Bruno Kaufmana, to jest taki dziennikarz, który właśnie związany bardzo w propagowanie demokracji bezpośredniej i on powiedzmy o ten temat wspomina. Nagłośnił. Tak. Zresztą pojawiła się też jego nowa książka, którą umieściłem przed chwilą dosłownie na naszej stronie i ona jest po polsku. Właśnie dotycząca demokracji bezpośredniej, bo nie ma zbyt wielu pozycji takich, powiedzmy, po polsku, przynajmniej ja ich nie znam, jakichś takich bardzo poważnych. No ale tak ogólnie, no to myślę, że media nie bardzo mają interes, przynajmniej te wspierające dotychczasową politykę, w nagłaśnianiu tego modelu, bo jeszcze ludzie by może chcieli go wprowadzić w Polsce. Dokładnie, no. Niedawno były takie pytania wokół sąsiedzi Szwajcarii, czyli wszystkie wioski dookoła Szwajcarii w przeważającej większości, gdyby tylko miały wybór, to by przystąpiły do Szwajcarii, bo uważają właśnie, że tu jest lepiej ze względu na to, że można za pomocą referendum podejmować decyzje, a nie decyduje rząd centralny. Czy chciałbyś coś na koniec rozmowy jeszcze dodać? Myślę, że ludzie powinni w Polsce, na pewno ci, którzy słuchają Radio Wolne Media, no to już jest wybrana grupa osób, żeby dalej się informowali, może poczytali trochę o Islandii, jak wygląda Szwajcarii, bo są to pomysły, które działają, które media próbują zniszczyć. No, się mówi właśnie, że demokracja bezpośrednia nie działa, bo ludzie są głupi i tego typu bzdury. Albo że to się nie da w ogóle w Polsce wprowadzić, bo to jest inne społeczeństwo. Tak. Tego typu rzeczy to naprawdę to są totalne bzdury, ponieważ działa to nawet w Polsce. Nie wiem, czy ktokolwiek słyszał, że w Polsce prowadzi się eksperymenty z budżetem partycypacyjnym, który też we wszystkich miastach, w których go wprowadzono, skończyło się tym, że te pieniądze są jednak lepiej wykorzystywane, jeśli ludzie mają bezpośrednią kontrolę nad pieniędzmi i mogą decydować, na co te pieniądze pójdą. Ale o tym się nie mówi, a jednak w Polsce też się zaczyna. Na przykład Rybnik to przeprowadził tego typu eksperyment bardzo skuteczny. W Poznaniu się na tym rozważa, w Łodzi też, także
No są to ciekawe projekty i myślę, że ludzie powinni w tą stronę iść i interesować się w internecie, szukać właśnie hasła demokracja bezpośrednia. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. W takim razie dziękuję Ci za rozmowę, no i wypada nam trzymać kciuki za Islandczyków. No, trzymam bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Jordan Sibura, prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media, kwiecień 2011 roku.